Zaprojektowana droga stanowi połączenie Polski i Słowacji, będącym jedynym drogowym połączeniem komunikacyjnym powiatu cieszyńskiego ze Słowacją, a w praktyce umożliwia ona szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TNT przebiegających w Polsce i Słowacji, w której aktualnie wybudowana jest droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach. Proszę jeszcze teraz o głos panią wójt. Witam wszystkich jeszcze raz. Spotykamy się w Czareczce w Jaworzynce. Jest to jedyne połączenie powiatu cieszyńskiego ze Słowacją, więc warto to dzisiaj tutaj podkreślić. Szczególnie chciałabym podziękować i przywitać tutaj dzisiaj obecnego z nami pana byłego sołtysa już Pawła Rutkiego, który bardzo przyczynił się do tego, że ta inwestycja została zrealizowana w Jaworzynce. Mowa o pierwszym etapie, również wspierał nas podczas etapu drugiego. Jest z nami też pani nowa sołtys, pani Bogusia Kaburok, która dzielnie tutaj w tej Czadeczce wielokrotnie razem ze mną, z radnymi przemierzała te ponad 1300 metrów, aby faktycznie dopilnować, żeby ta droga była godna połączenia międzynarodowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za obecność.